Dzień dobry, cześć, witajcie. A w sumie dobry wieczór, bo zaczynamy tego vloga w momencie, kiedy jest... Która jest godzina? 20:36. I mamy dla was niespodziankę, bo dużo razy pytaliście... O co pytali? Co z pieskiem? Co z pieskiem? Czy piesek jest z nami? Gdzie jest? Dokładnie. I mamy dla was niespodziankę. Ta-dam! Ta-dam! Jest z nami nasza Nelinka. Neluś, pokaż się. Nelka zmęczona. Jak coś ona żyje, żeby nie było, że nie żyje, ale ona jest wykończona po podróżu. Aż się denerwuje, że Werka ją rusza. Ona sobie po prostu leży. Z tej okazji, że co jakiś czas zabieramy sobie pieska do nas, bo też za nią tęsknimy, a nie chcemy jej brać na stałe, ponieważ ona ma swój rezerwat przyrody, jakby to powiedzieć, w Margoinie, w domu moich rodziców, i jakbyśmy ją teraz na stałe wzięli do mieszkania w bloku, to... To byłby piesek nieszczęśliwy, ale kiedy ma swoje podwórko. Ale poza tym ona by się zatęskniła za... Tak, zatęskniłaby się za moimi rodzicami i babcią. No. Pewnie bardziej niż za nami tęskni. Ale postanowiliśmy ją zabrać i pokazać wam w tym filmie, jak uszczęśliwić psa. Bo nie każdy może wiedzieć. I być może wyciągniecie z tego jakąś lekcję dla siebie, co możecie zrobić, aby waszemu pieskowi było w tym króciutkim życiu lepiej. I z tej okazji, że Nelka dzisiaj jest u nas i spędzi najbliższe 2-3 dni, zobaczymy, to tak jak mówiłam, z tej okazji mam dla niej małą niespodziankę, o której Nelka dowie się właściwie jutro, bo jutro ta przesyłeczka dla niej przyjdzie. Paczuszka przyjdzie. A żeby pokazać wam, o co chodzi, musimy cofnąć się o kilka dni wstecz i pokażemy wam, co dla niej zamówiliśmy. Dobra, kochani, a więc znajdujemy się na teraz takiej fajnej stronie poświęconej naszym czworonożnym przyjaciołom, nie tylko pieskom, ale również kotkom. Zobaczcie, strona nazywa się Paka Zwierzaka. I co to jest Paka Zwierzaka? Jeżeli ktoś nie wie, proszę bardzo, możemy zobaczyć. Jest to pierwszy w Polsce box subskrypcyjny dla psiaków. Słuchajcie, sprawa wygląda w ten sposób. Wy zamawiacie sobie pakę, która przychodzi co miesiąc i wasz piesek ma paczkę tylko dla siebie. Ma tam różne zabawki, ma tam przekąski, przeróżne smakołyki i co najważniejsze, w każdym miesiącu skład każdej paki jest inny. Są inne zabawki, są inne przekąski, smakołyki dla psiaków i pieski się cieszą, jak ją dostają. To zresztą w sumie zobaczycie, bo Nelka na bank też się ucieszy. Co najważniejsze, nie są to produkty takie, które można znaleźć w sklepach standardowo jakiejś niskiej jakości, tylko to są dobierane produkty specjalnie tak, aby były jak najlepszej jakości i żeby ich skład był jak najlepszy. Co więcej, jeżeli wasz piesek albo kotek ma na coś uczulenie, możecie to zaznaczyć przy zamówieniu i wtedy zostanie wzięte to pod uwagę i na pewno nic, co go uczula, nie zostanie wysłane. Zresztą zobaczcie, jak to się zamawia. Wchodzimy tutaj, dołącz teraz. Wybieramy zwierzaka. No, w naszym przypadku jest to piesek Nelly. Mały i słodki, ona jest słodka, ale jest taka w sam raz. I teraz subskrypcję. Możemy wybrać miesięczną, możemy wybrać 6-miesięczną, 12-miesięczną. My wybieramy 12-miesięczną, bo wychodzi 55 zł za pakę miesięcznie, czyli oszczędzamy, ale nie musimy tego płacić od razu za całe 12 miesięcy, bo pieniążki są pobierane co miesiąc. Tak wygląda subskrypcja. Taki abonament. Taki abonament, tak jakbyście płacili za telefon albo za Netflixa. Co Werka ostatnio sobie dużo ogląda. Seriale, różne wampiry i takie tam. Dobra, załóżmy zatem konto. A! I jeszcze fajna informacja dla was, bo jeżeli wykorzystacie kod, który nazywa się Max, kod Max wpiszecie przy zamówieniu, to będziecie mieli dodatkową jedną zabawkę do pierwszej paki. Dla waszego pupilka. Dobra, zamawiamy. Okej, kochani, zamazuję mój adres, żebyście nie widzieli. A jak widzicie, subskrypcja 12 miesięcy, 55 zł, razem 66, ponieważ kurier kosztuje 11. I płatność, zobaczcie, karta płatnicza dlatego, że co miesiąc będą nam pobierane pieniążki z konta na tą pakę i wtedy nie musimy o niczym pamiętać, co miesiąc przychodzi do nas paka, my nawet możemy nie pamiętać, że w ogóle ona przyjdzie, przychodzi i o, paka, wow. Dobra. Imię zwierzątka. O, i możemy nawet dodać imię zwierzątka, także dodajmy. Nelly. Tutaj możecie opowiedzieć o swoim piesku. Możemy opowiedzieć: Nelly kocha zabawki i przekąski. Nie ma... Aha, to niżej się pisze, o. Nasz zwierzak nie ma na nic alergii. Okej. No oczywiście trzeba regulamin zaakceptować i zapłacić.
Także kochani, nie będę wam już pokazywać tego, jak ja płacę, no bo podaję tam swoje dane z karty. Jeżeli byście je zobaczyli, to mogłoby mi trochę pieniążków z konta czasami zniknąć. Także odsyłam was do dalszej części filmu, gdzie zobaczycie dalsze nasze przygody z naszym przesłodkim pieskiem. Także lecimy. Także co? My będziemy się szykowali chyba piesku do spania, ale najpierw jeszcze musimy wyjść na spacerek i do zobaczenia jutro. Zobaczycie, jak wyglądają poranki z Nelinką. Są dosyć śmieszne. Są dosyć śmieszne, szczególnie śniadanie. Szczególnie pora śniadaniowa. Nie dość, że Nelka zje to, co jest jej. To jeszcze przychodzi żulić od nas. A zwłaszcza chleb z masłem. Chleb z masłem to jest jej chyba ulubione danie. Nie jest, jak widzicie, wymagającym pieskiem. Nie? A poza tym zobaczymy, jak ucieszy się na paczuszkę. Także do zobaczenia. Kto to do nas przyszedł rano? Kto to nas obudził? Mamy poranek, mamy godzinę... nie wiem... Ósma? Trzeba wyjść z pieskiem na spacerek, także zawsze wygląda to w ten sposób, że rano to ja wychodzę sam, bo Werce się nie chce. Ja muszę sam wychodzić i pójdziemy z moją małą psinką na spacerek, a później trzeba zjeść śniadanko. Tak? Później śniadanko? Nie, później muszę się wykąpać i dopiero wtedy śniadanko. No, a tutaj jest miłość, no, także to jest miłość. To jest szczęśliwy piesek. Neluś, chodź, 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 spacerek. Zawsze, kiedy jemy, co się dzieje? Przychodzi do nas nasz piesek. I co? Daj! No daj mi jeść! No daj, ja chcę to, co wy! A potem nie jeść. Nie wiem, co najnasze je, to śpiewa chleb z masłem. Chleb z masłem, ulubione danie Nelki. Masz. Zaraz pewnie pojawią się komentarze, że nie powinno się piesku tak dawać jedzenia, ale Maxa tata mu zawsze tak daje, ją tak nauczył i stwierdziliśmy, że po co mamy ją uczyć inaczej, skoro on i tak będzie robił swoje. I tak wyglądają śniadania z pieskiem. Musisz mi telefon? No, wyczek. Już ci daję, no. Max, otworzysz? Musiałem odpakować, tak żeby było małe cięcie. Przyszła paczka dla Nelki. Weź bierze Nelka, chodź. Będziemy zobacz. Zobacz, Nelka, paczka. Co to przyszło? Nela? Nelka, a ty nie czekaj tam na dworze, tylko chodź tutaj lepiej zobacz, co jest dla ciebie. Nela! Zobacz! Co przyszło? Co przyszło? Co tu przyszło? Co tam czuję? Co ty czujesz? Patrz, merda, ogonkiem, cieszę. Ale ładnie zapakowany. Ładnie, nie? Zobacz. What? Co tu masz? Zobacz. Sama wzięła, zobacz. Ej, ona ci pokazuje, otwórz mi to. Hej. Ty, ale szczerze, ja nie sądziłam, że ona aż tak... Ja też nie sądziłem, że ona aż tak będzie ten, ale to musi być faktycznie dobre. A czekaj, może zacznij, co to w ogóle... Dobra, najpierw ci opłacę. W sumie najpierw ci dam. Najpierw jej daj, bo ona się przecież nie będzie niecierpliwić, biedna. Powie, no dawaj mi to żarcie, zobacz, sama sobie wyciągnie, zobacz, ej. Patrz. Tej smakuje? Ej, szczerze, to jestem w szoku, bo ona nie lubi takich przekąsów. Ona zazwyczaj no. Ten pies się zachowuje, jakby od tygodnia jeść nie dostał. Ty, ale ona, że aż do tego tak dopadała, no sakra. Czekaj. Nelka, masz zabaweczkę, zobacz. To jest hot dog? Dobrze mówię? No dobra, już zostaw to.
tutaj zobacz, co smaczki. O, smaczki. Kostka skaczki to jest, Werka. Kostka skaczki, to co? Będzie można... Kostka skaczki, kostka. To będzie. No, tutaj mamy, co tu mamy? Dla wrażliwych i seniorów. O. Jagnięcina, białko, tłuszcz. Patrz to, chipsy dla psa. Ej, chipsy dla psa, Wera. Patrz, ona to chyba bardzo polubiła. Chyba jej to... Bo pierwszy raz w ogóle zdecydowaliśmy się zamówić coś takiego i w sumie ja byłam taka sceptyczna, dlatego że Nelly dużo dostawała w ogóle od was, też przekąsek wysyłaliście nam. Ale to muszą być naprawdę dobrej jakości, skoro ona tak do nich dopadła. Bo faktycznie byliśmy zapewnieni, że... No dobra, dam ci. Już wam powiem, byliśmy zapewnieni, że wszystkie produkty w tej paczce są dobierane pod każdego pieska osobno. Zresztą widzieliście, jak zamawialiśmy. Ale słyszałem, że pieski same się dobierają i się cieszą na tą pakę, ale nie myślałem, że aż tak. A ona faktycznie. No, sama ona, sobie ale aż ona ten. Nigdy nie chciała żadnych takich przekąsek. Ona tylko chleb z masłem. Ona tylko chleb z masłem chciała, jeszcze to była jej ulubiona, no i mięso. A tu nawet są chipsy dla pieska, dobre. I jeden. Ej, właśnie, pokaż te chipsy. Zabaweczka. Najbardziej co mnie rozwaliło, nie, w tej paczce, to to. Co to jest? No jak normalnie dla ludzi są takie szybkie dania obiadowe, no to tutaj jest coś dla piesku. To jest danie obiadowe dla pieska, ale zobacz, ona jak ona się cieszy. Patrz, ona nadal ale do tego. Nadal do tego, nie? Nadal do tego. Nie, Nelusia, zaraz jedziemy. Jedziemy, ona w sumie nie wiem, czy ona wie, że pojedzie do rodziców, ale no... W końcu wróci do swojego rezerwatu i tam też w sumie zobaczycie, jak będzie szczęśliwa, chociaż będzie chyba ciemno, ale mam nadzieję, że coś się uda jeszcze nagrać, także... Także widzimy się na wybiegu! Tak, całą drogę jechaliśmy do Poznania, więc podejrzewam, że do Margolina będzie tak samo. No, Nelly biegała po całym aucie z tyłu, znaczy się w sumie po Weronice i... Ciekawe, czy teraz będzie tak samo. Na szczęście na razie jedziemy tylko na wybieg. Tu masz swój kocyk, Neluś. Połóż się na kocyku. Teraz zobaczymy, czy nasz pieso będzie umiał się zachować wśród innych pieso i... okaże się. Liczę na to, że jej się spodoba. Nelka, poznałaś pieska? Oni już tu pewnie... Ojejku! Ten się chyba zakochał. Nelly, nie wolno. Chodź. No chodź. Nelly nigdy nie miała do czynienia z innym pieskiem, tylko zawsze przez płot. Patrz, Nelly! Aha, i ona, bo on ją podrywa, a ona nie chce. Nie. I patrz, ona już się poszła chyba przywitać, bo ona już tu była i ma nowego kolegę. O. Bettina. Zapoznanie. Chyba już koniec zabawy. Koniec zabawy? Jak ucieka. Chciała uciec, nie? Zobaczcie, przez taką szparkę. No. No, a co ty tam chciałaś zrobić? O, pokazuje, co chciała zrobić, no. Także na dzisiaj dla Nelki koniec zabawy. Jak to Werka powiedziała, chyba jest onieśmielona, ale jak na pierwszy raz Nelly w takim czymś, znaczy się w takim czymś, na takim wybiegu, to według mnie dobrze. Werka, idziemy do autka. Jesteśmy w aucie, Nelly zadowolona jesteś, nie?
zadowolona jesteś. Praktycznie cały dzień spędziliśmy z Nelką z dwugodzinną przerwą na dentystę. I wy tak sobie pewnie się zastanawiacie, co my tutaj pokazaliśmy, że jak uszczęśliwić psa, jak widzicie w tytule. Jak można uszczęśliwić psa? Najbardziej uszczęśliwicie psa, jeżeli spędzicie z nim trochę czasu. Jestem przypięta pasami, nie wiem czy mnie słychać, czy nie. Ale dla takiego zwierzątka to najważniejsze jest to, że to wy z nim spędzicie czas, pobawicie się, pogłupiacie, przytulicie, pocałujecie i... przytulicie i pozwolicie mu się pobawić z innymi pieskami. No i pozwolicie mu siedzieć na sobie, gdy się boi. Nie, Nani? Ja wam powiem, że dawno nie widziałem Nelki takiej szczęśliwej jak dzisiaj, kiedy dostała swoją pakę i kiedy bawiła się z innymi pieskami. Chociaż troszeczkę się bałaś, co? Na początku i czułaś się nieswojo, ale teraz widać, że mordka ci się cieszy.